Należałoby się cieszyć, że miasto się zmienia i pięknieje. Należałoby, gdyby nie niekończące się remonty ulic, wykopy, zamknięte przejazdy, nieprzemyślane rozwiązania objazdów i co najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, zakorkowane ulice. Kierowcy wiedzą, o czym mowa. Poruszanie się pojazdami po ulicach naszego miasta to najbardziej ekstremalny sport. Ciągle zadajemy sobie pytania, czy uda się przejechać z punktu A do punktu B i jakimi ulicami jechać, by w miarę szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu. Przemykamy bocznymi uliczkami, nie zawsze zgodnie z przepisami, wierząc, że cuda się zdarzają. W ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy z przedstawicielami przedsiębiorców, dla których zamknięte i zakorkowane dojazdy do firm to być albo nie być dalszej egzystencji. Ludzie są załamani. Tu należy przypomnieć sytuację sprzed kilku lat, kiedy to w pierwszym etapie rozbudowy słynnej już drogi 713 remontowano ulicę Warszawską i Świętego Antoniego. Niektóre z tamtych firm przestały istnieć na zawsze. 10 maja bieżącego roku Departament Infrastruktury zorganizował w Tomaszowie na skrzyżowaniu ulic Białobrzeski i Nowy Port spotkanie z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym przedstawiono wniosek radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, pana Arkadiusza Gajewskiego, dotyczący zmian w czasowej organizacji ruchu drogi 713. Dzisiaj spotykamy się z radnym Rady Miejskiej, panem Michałem Kucharskim. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Jak powiedziałam na początku, epopei droga 713, ciąg dalszy. Panie Michale, może by warto było przypomnieć telewidzom, mieszkańcom, chociaż w skrócie, czego dotyczy sprawa? Sprawa dotyczy bardzo źle zaplanowanych objazdów, źle według mnie zaplanowanych harmonogramów prac, braku etapowania, no i niestety bardzo olbrzymiej uciążliwości dla mieszkańców dzielnicy Białobrzegi, ulicy Kolejowej, no i dalej położonej miejscowości Ciebowiec, dużych Ciebowiec małych oraz przez to, co na czym cierpią przedsiębiorcy przy ulicy Białobrzeskiej. Jest to ciąg dalszy tej samej historii. Odbyło się spotkanie 10 maja, takie troszeczkę szersze. Była pani inspektor z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi. Byli przedstawiciele przedsiębiorców, byli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich. No i ze spotkania zbyt wiele nie wyniknęło niestety. Organizacja ruchu drogowego na tym odcinku nie bardzo uwzględnia interesy, a wręcz utrudnia codzienne życie mieszkańcom tych dwóch dzielnic, Białobrzegi i Ludwików. I możemy właściwie zakładać, że ktoś czegoś nie przewidział, ktoś czegoś nie dopilnował, nie dopatrzył. Jeżeli chodzi o tutaj stronę urzędową, stronę wykonawcy, tak jedni twierdzą, że były konsultacje z urzędnikami, były konsultacje ze starostwem, z urzędem miasta i że nikt uwag nie wznosił, a teraz już jest organizacja, znaczy projekt zmiany organizacji ruchu został zatwierdzony i wszedł w życie. No co ja powiedziałem, no dobrze, no został zrobiony, ale niekoniecznie został zrobiony dobrze i prawidłowo. Ja bym powiedziała, że ktoś czegoś nie dopatrzył, nie przewidział w tym genialnie zarządzanym aparacie zarządzania. Wydaje mi się, że niewłaściwe osoby też brały tam udział, dlatego osoby nieznające specyfiki tamtej części Tomaszowa. Ja przytoczę jeszcze może słowa, cytat z poprzedniego spotkania, w którym pan uczestniczył. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, który śmiał właściwie odnieść się do przedsiębiorcy, to niech pan zwolni. Tu aż się nasuwa takie stwierdzenie, że urzędnicy są najważniejsi, nie są elastyczni. W ogóle elastyczność jest im obca. Sprawy ludzkie są im obce. Jak się spotkanie zaczęło, o którym wspomniałem wcześniej, pani inspektor z Urzędu Marszałkowskiego na samym wstępie zaczęła od słów nie da się, nie pozwalam, nie zgadzam się na przeprowadzenie ruchu przez ten most i ten przejazd kolejowy. Nawet nie wysłuchała nas, naszych racji, tylko od razu nie da się, nie zrobimy,
tak by od razu było nastawienie, że jest na nie. Nawet nie było próby, według mnie, pochylenia nad tematem. No, zresztą było widać z materiału, że dopiero my wyciągnęliśmy temat, pokazaliśmy problemy, natomiast oni, nie wiem, czy tych problemów nie dostrzegają. Ja może powiem tak, przerzucanie się odpowiedzialnością na linii inwestor-wykonawca, samorządy wojewódzki, powiatowy, miejski, to nic nie da. Problem istnieje i trzeba go rozwiązać. Ja cały czas twierdzę, że nie szukajmy winnych, tylko szukajmy rozwiązania problemu. I cały czas próbuję to wyperswadować. Natomiast ze strony tak urzędników, jak wykonawcy, nie ma tej dobrej woli. Nie ma chęci. Podczas spotkania wyniknął dosyć ciekawy temat, kiedy się okazało, że podczas remontu ulicy Radomskiej nie ma możliwości ani pieszo, ani powiedzmy rowerem wydostać się z dzielnicy, ani się tam dostać, ponieważ w tym projekcie zmian organizacji ruchu stwierdzono, że przez ulicę Radomską nie ma przejścia pieszego. W poniedziałek, czyli jutro, dzieci wracają do szkoły. Którędy mają iść? Nagle się okazuje, że nikt na ten temat też nie wpadł. Spotkaliście się panowie, tam jeszcze był radny Arkadiusz Gajewski, radny wojewódzki, z przedstawicielem departamentu i dość mieliście mocne argumenty. Walczyliście tymi argumentami. Co z tego wyniknęło? Niewiele. Co wy walczyliście właściwie? Jedyne, co uzyskałem ja, jako o co zabiegałem, czyli pobocze ulicy Radomskiej, wykonawca zobowiązał się, że do poniedziałku poszerzy pobocze, utwardzi destruktem, tak żeby dało się poruszać pieszo, tak i rowerem, oraz że od września, kiedy dzieci będą faktycznie wracały do szkół, bo dajmy na to, że ta pandemia się, daj Boże, skończy i dzieci normalnie zaczną prowadzić zajęcia w szkole, to będą chodziły do szkoły. Tamtędy chodzą dzieci na pieszo. Zobowiązał się, że przed wrześniem odda lewą stronę chodnik gotowy do uczęszczania dla dzieci. Mam nadzieję, że tak się stanie. Panie Michale, tam to nie jest kwestia, dotyczy nie tylko chodnika, a tych dróg wszystkich, również mostu. Proszę nam przypomnieć, jaki jest termin realizacji tego przedsięwzięcia, tej inwestycji? Koniec całej inwestycji to jest październik 2022. Podczas spotkania przedstawiciel wykonawcy powiedział, że oddanie mostu to jest grudzień 2021. Czyli mamy jeszcze ponad pół roku, zanim most zostanie oddany do użytku. Tak? Przejazd kolejowy też około roku czasu ma być zamknięty. Co najśmieszniejsze, na co zwracałem uwagę. Przejazd został zamknięty w marcu. Mamy maj, wczoraj przyjeżdżałem, nawet prace żadne nie ruszyły na tym przejeździe, więc czemu on jest cały czas zamknięty? Panie Michale, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i nie wiem, czy tu śmiać się, czy płakać, bo nie jest to most wiszący 50 metrów nad wodą i ciągnący się na przestrzeni, na długości 300 metrów. W tej dobie, w obecnej dobie technologii, czy to trwać tak musi bardzo długo, chyba że budują most zwodzony, tylko że w tym przypadku zwodzeni są mieszkańcy? Sam remont mostu, znaczy tak, inaczej, było planowane całkowite wyłączenie mostu na czas remontu. Nieszczęściem okazało się, że drugi most, jedyny z dwóch, znaczy mamy tylko dwa mosty na Pielicy u nas w Tomaszowie, że drugi most jest uszkodzony i niestety zostali zmuszeni wykonawcy do wprowadzenia ruchu wahadłowego. Rozmawiałem z przedstawicielem podwykonawcy, powiedział, że zmienili projekt, zmienili harmonogram prac faktycznie i to wahadło pozostało na moście, czyli można coś zmienić, można wprowadzać zmiany w projektach, w sposobie wykonania. Badania pokazały, że filary nadają się do użytku i ten most na wahadło może pozostać. Nie rozumiem, dlaczego, obawiają się wykonawcy, że ktoś wjeżdżając na most uszkodzi samochód, nie daj Boże, też spadnie z tego mostu. Nie wierzę w to, że nie da się tak zabezpieczyć tego przejazdu, żeby to było bezpieczne. W to nie jestem w stanie uwierzyć. Tym bardziej, że to nie jest pierwszy most remontowany w tym kraju, tym bardziej, że nie mamy za bardzo innej alternatywy. Osoby jadące przez wszystkie samochody, tak jak już powtarzaliśmy na poprzednim spotkaniu, te wszystkie samochody jadą przez ten drugi most, który jest uszkodzony. My go dobijamy. Ja uważam, że wykonawca tutaj stoi twardo na stanowisku, że to jest plac budowy, natomiast w innych miejscach też jest plac budowy i tam są wahadła. Panie Michale, od spotkania z Komisją Bezpieczeństwa, co uległo zmianie? Poprawie? Jedynie co to zostało poszerzone pobocze na ulicy Radomskiej, zrobiono tak, no,
średnio jakościowo, ale zostało poszerzone, czyli wykonawca to, co się zobowiązał, wykonał. Będę jeszcze dzwonił, żeby oni troszeczkę to poprawili. Mam nadzieję, że to zrobią. I tyle. Nic więcej się nie zmieniło. Czekam na odpowiedź, ponieważ podczas spotkania, jeżeli chodzi o most, pani inspektor powiedziała, że kategorycznie się nie zgadza. Jeżeli chodzi o przejazd na ulicy Kolejowej, ulicę Radomską, że będzie sprawę rozpatrywać. Mam nadzieję, że rozpatrzy szybko. Mam otrzymać informację, jak tylko zostanie cokolwiek stwierdzone. A może winy należy szukać w źle sporządzonej umowie? Być może za dużą swobodę otrzymał wykonawca? Czy pan widział tę umowę? Co w niej jest zawarte? Jak wygląda sprawa płatności? Nie doczekałem aż tak głęboko do tych dokumentów. Bardziej skupiłem się na dokumentach, na uwagach, jakie starostwo, jakie Urząd Miasta tutaj wnosił do tego projektu zmiany organizacji ruchu. I tam się okazuje, że uwagi były bardziej dotyczące samego oznakowania dróg, a nie samych wyłączeń. Tak? Dwa, na co zwrócił podczas jednej z prac komisji radny Andrzej Wodzyński, który był kiedyś w powiecie, odpowiadał za drogi powiatowe, powiedział, że potężnym błędem jest brak etapowania, czyli robienia częściami. Tak, wyłączamy część, robimy, kończymy, robimy dopiero następną, a nie na całych prawie 5 kilometrach wykonawca dostał drogę i róbcie co chcecie, zamykajcie gdzie chcecie. Tak? No to jest dla mnie, no to jest pierwszy podstawowy błąd, jaki tu został popełniony. Jeżeli jeden wykonawca może ma zbyt małe siły przerobowe, może powinno być wziętych dwóch wykonawców, żeby prace toczyły się 24 godziny na dobę? Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Bardziej byłoby to, żeby wykonawca skupiał się najpierw na najbardziej newralgicznych punktach, czyli na przykład przejazd kolejowy i ulica Radomska, ponieważ tego odcinka nie ma, którym dojechać. Ulicę Oboczyńską jest wahadło, ale ulicę Oboczyńską można przez ulicę Wilczą, przez osiedle Witosa objechać. Ulica Mileckiego. Z jednej strony mamy Niską, z drugiej strony mamy Majową. Też jest jak tą ulicę objechać, tak? Natomiast ulica, i tam są wszędzie wahadła, natomiast ulica Radomska, która jest de facto nie ma, którym dobierać, tylko przez wąwał, została całkowicie wyłączona, przejazd został zamknięty i nic się tam nie dzieje. A to jest bardzo newralgiczny punkt. Ja uważam, że tam wykonawca powinien skupić swoje główne działania w tej chwili, żeby uwolnić ten odcinek, który najbardziej w tej chwili przeszkadza, najbardziej blokuje, tak? A później może sobie robić dalej. Czy podczas konsultacji było brane pod uwagę może jakieś etapowe właśnie remonty? Wykonawca powiedział, że on ma harmonogram prac, on ma już to zaplanowane i teraz wszelkie zmiany harmonogramu są, nie da się zmienić harmonogramu prac, ponieważ oni są uzależnieni od innych podwykonawców, innych przyłączy. Natomiast, no mówię, dlaczego nie skupiono się na tych najbardziej podłych punktach, tak to nazwę, które powinny się zrobić w pierwszej kolejności i jak najszybciej. Tam powinno się skupić wszystkie działania, żeby tam zrobić, umdrożyć jak najbardziej, a później można sobie robić dłużej nawet, w miejscach mniej uciążliwych. To może jak do tej sprawy odnoszą się władze samorządowe, czyli prezydent, starosta? Starosta, to jest tak. Same konsultacje były prowadzone właśnie z urzędnikami ze starostwa i tam popełniono właśnie najwięcej błędów według mnie, jeżeli chodzi o uwagi co do tej zmiany organizacji ruchu. Sam starosta od kiedy się okazało, kiedy się zajmuje sprawą, współpracuje, pomaga, natomiast chyba niewiele w tej chwili jako jednak nie jest zarządcą tej drogi, tak de facto, bo to jest droga wojewódzka, więc co może to robi w tej chwili? Jeżeli chodzi o pana prezydenta, no zadałem pytania na sesji, chciałem wprowadzić na sesji nadzwyczajnej rezolucję, że Rada Miasta wyraża zaniepokojenie za tą sytuacją. Pan prezydent nie pozwolił mi tego zrobić, nad czym mocno ubolewam, tym bardziej, że sprawa jest dosyć jednak ważna. Napisałem interpelację z zapytaniem, czy pan prezydent brał udział w konsultacjach, czy był informowany o wyłączeniach. Dostałem odpowiedź, która niestety odpowiedzią na te moje pytania nie jest. Jest tylko stwierdzenie, że pan prezydent się tym zajmuje, że wyłączenia są konieczne. Polemika bardzo podobna do polemiki pana dyrektora Mirosława Kuklińskiego. W odpowiedzi nie wynika nic poza tym, że pan prezydent nawet nam się mija z prawdą, pisząc, że przez ulicę Radomską i przez most są wahadła, przez które mieszkańcy jeżdżą. Mieszkańcy jeżdżą, niestety łamią przepisy, bo tamtędy jeździć nie mogą. Także tutaj no, albo
pana prezydenta ktoś nie do końca doinformował lub osoba się tym zajmująca nie do końca wie, co pisała, tak? Kolejną sprawą jest to, że tutaj wykonawca powiedział, że oni obserwują te punkty handlowe Zyły Brzeskiej i że one wszystkie żyją, że ludzie przyjeżdżają. Tak, ludzie przyjeżdżają, łamiąc przepisy, bo te objazdy są tak, że wolą zaryzykować przejechanie przez plac budowy, niżeli obierzesz to naprawdę, według mnie, zbyt długim i zbyt niebezpiecznym objazdem. Gdzieś tam na początku, podczas konsultacji, chyba nie do końca te konsultacje były prowadzone. Tutaj jeszcze wracam do momentu, kiedy zabierał głos dyrektor dróg wojewódzkich, który później jakby stopniał troszeczkę. To teraz takie się nasuwa stwierdzenie, że jeżeli Ludkowie coś chcą uzyskać, to niech piszą petycje, niech tworzą pielgrzymki, a jeżeli nawet uzyskają coś, to później co? Chwalimy tych, którzy lekko ustąpili, znów na nich głosujemy, a na koniec dajemy jeszcze im medal. No, samo podejście pana dyrektora jest mocno, według mnie, niewłaściwe, dlatego że tym bardziej, że to jest osoba od nas, pochodząca z naszego miasta, mieszkająca w naszym mieście. To sprawy, powiedzmy, drogi leżące w naszym mieście powinny być mu szczególnie bliskie. Natomiast jego, według mnie, lekceważące podejście do tematu, jak powiedział na spotkaniu w starostwie, on ma umowę, on ma terminy. Jeżeli wykonawca w tej kwocie, którą ma, pewne zmiany wprowadzi, nie zmieniając umowy, kwot, terminów, to on wszystko podpisze. Zero chęci, tak jak już wcześniej powiedziałem, zero chęci spróbowania znalezienia rozwiązania. To najbardziej mnie boli, że urzędnicy, taki wykonawca, bardzo niechętnie podchodzą do jakiejkolwiek próby zmiany, poprawienia czegokolwiek, poszukania innego rozwiązania. Na tym etapie co się zadziało? Czyli petycje podpisywane przez mieszkańców, zwoływanie Komisji Bezpieczeństwa, interesowanie się tą sprawą i radnych, przez radnych wojewódzkich i radnych miejskich. Co wskuraliście właściwie w tej sprawie? Czekam na odpowiedź, tak jak mówiłem, z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi od pani inspektor odnośnie ulicy Radomskiej Kolejowej i to jest jedyna pozytywna informacja, jaka wyniknęła z tych spotkań. Nic więcej się nie udało wywalczyć, ponieważ wykonawca ma umowę, ma projekt zmiany organizacji ruchu, więc działa tak jak działa, czyli rozkopał całą drogę, no i sobie robi, tak szczerze powiedziawszy, nie ze specjalnie szybko. Panie Michale, tu się taki wniosek nasuwa, że decydenci, którzy stworzyli coś, nie są w stanie nad tym zapanować w tym momencie. To są po prostu kpiny. Podczas sesji nadzwyczajnej, o której wspomniałem, prosiłem pana prezydenta, ponieważ to była sesja zwołana przez niego, więc on mógł wyrazić lub nie wyrazić zgodę na wprowadzenie rezolucji, którą chciałem wyrazić niepokój całej Rady Miasta za istniejącą sytuacją. Rezolucja była prosto napisana. Chciałem, aby Rada Miasta wyraziła niepokój i prosząc strony zajmujące się tym tematem, odpowiedzialne za tę sytuację, pochylenie się, rozpatrzenie problemu. Pan prezydent zaatakował mnie, twierdząc, że nie chce tych remontów, że jestem przeciwnikiem. Mało tego, no, nie pozwolił tym wprowadzić bardzo prostego dokumentu. Wynika z tego na to, że po prostu nie zna, albo nie widzi, albo nie zna tych problemów. Panie Michale, czy faktycznie tych remontów pan nie chce? Czy radni tych remontów nie chcą? Radny wojewódzki, który tu dzisiaj miał być, też tych remontów nie chce? Czy to o to chodzi? Pani redaktor, jak tylko się dowiedziałem, że ten remont ruszy, to było jakieś może półtora roku temu, poprosiłem o wizualizację mapki, jakieś cokolwiek informacji na ten temat, żeby się temu przyjrzeć. Zauważyłem taką ciekawą sytuację, że w ciągu ulicy Opoczyńskiej i Radomskiej, nawet ktoś z mieszkańców mnie o to poprosił, żeby na to zwrócić uwagę, nie ma ciągu pieszo-rowerowego w projekcie. I napisałem interpelację i ta interpelacja została uwzględniona. Chodnik został poszerzony do szerokości 2,70 i w całym ciągu ulicy i Opoczyńskiej i Radomskiej będzie ciąg pieszo-rowerowy. Dlaczego? To są długie, proste ulice. Ludzie od Opoczna wpadali rozpędzeni i tam naprawdę było niebezpiecznie dla rowerzystów. Dlatego to zostało uwzględnione. Od samego początku bardzo się tematem interesuję. Mieszkałem w Białobrzegach, pochodzę z Białobrzeg, pracuję w Białobrzegach, mieszkam na Ludwikowie. Skrzyżowanie w Białobrzegach bardzo niewdzięczne. Skrzyżuje się tam 5 dróg dojazdowych z drogą wojewódzką. Tak? Ciężko jest tam czasami pokonać to w sposób bezpieczny, to skrzyżowanie. To rondo tam jest wybłagane przez ludzi od dawna, więc ja się bardzo cieszę, bo te remonty są potrzebne. Zresztą jako były kierowca zawodowy rozumiem problemy też na drodze.
skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej z ulicą Mieleckiego. Bardzo, bardzo niewdzięczne skrzyżowanie. Ja się bardzo cieszyłem, że to rondo tam będzie. Powstały plotki, że tego ronda ma tam nie być. Na całe szczęście na spotkaniu, na którym byliśmy wtedy, tak wykonawca, jak i pani inspektor powiedziano, że to rondo jednak tam będzie, pomimo plotek, które poszły i w prasie, i w sieci, że tego ronda ma tam nie być. Cały czas twierdzą wykonawcy, że rondo będzie, co mnie bardzo cieszy, bo naprawdę usprawni to skrzyżowanie. Będzie lepiej. Pojawią się chodniki po jednej, jak i po drugiej stronie. Nawierzchnia dróg na tych odcinkach była naprawdę już w bardzo ciężkim stanie. Dlatego remont był wymagany już od bardzo dawna. Natomiast należy robić to tak, że wzdłuż tego remontu jednak żyją ludzie i szukajmy, tak to zrobić, żeby ci ludzie mogli żyć dalej, tak? Nie tracili pracy, mogli dojeżdżać, dzieci mogły dojeżdżać do szkoły. Proste zasady, dajmy ludziom żyć. Panie Michale, może tak, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, tak dosadnie, co by w tym momencie ułatwiło życie ludziom tych dwóch dzielnic, mieszkańcom tych dwóch dzielnic? Uważam, że wykonawca powinien wszystkie swoje siły na ten moment skupić działanie na ulicy Radomskiej, rondu w Białobrzegach i przejazd kolejowy przy ulicy Kolejowej Białobrzeskiej Radomskiej. Tu powinni naprawdę mocno popracować, żeby to jak najbardziej ten odcinek przyspieszyć, dlatego że on jest najbardziej newralgiczny i najbardziej blokuje. I tu powinny być mocniejsze działania. Późniejsze inne odcinki można zrobić na spokojniej, bo ulicę, tak jak powiedziałem, Mieleckiego można objechać Niską, Majową. Opocińską też można, Wilcza, Osiedle. A tego odcinka nie da się, nie ma jak objechać tylko przez Wąwał lub przez Spałę, co jest jeszcze bardziej niedorzeczne, tak? Ale ja jeszcze raz powtórzę, w obecnej dobie, przy tej technologii, no chyba prace remontowe nie powinny trwać tak długo. Panie redaktor, tu troszeczkę niestety uderzymy o finanse. Szybsze prace wymagają większych nakładów finansowych, niestety. Więc być może tutaj zbyt mało pieniędzy zostało przeznaczone na ten odcinek, powiedzmy. Może tu też jest problem, że gdyby znacznie było większa kwota pieniędzy, wtedy by się okazało, że ten odcinek da się zrobić nawet szybciej. Jeżeli planuje się remonty, inwestycje, no to chyba trzeba zapewnić, zabezpieczyć środki potrzebne na te inwestycje. Środki są zabezpieczone wystarczająco z tego, co wiem, bo to zawsze jest liczone z pewną rezerwą. Natomiast kwota, jaka była zabezpieczona, pokazuje, ile, jak intensywnie możemy działać, tak? Żeby było szybciej, musi być drożej, niestety. To w tej branży się nie da tego zrobić inaczej. Natomiast można, ja uważam, że pewne odcinki zrobić w pierwszej kolejności, a nie rozkopać po całej długości i blokować na 2 lata ludziom życie. My jako telewizja lokalna będziemy się przyglądać postępom w tej sprawie i będziemy informować mieszkańców. Mieszkam w dzielnicy Ludwików, pracuję w dzielnicy Białobrzegi na bieżąco. Jeżdżę, patrzę, co się dzieje, staram się w miarę kontrolować tę sytuację, czy wszystko jest dobrze. Jak na razie póki co widać, że prace postępują według mnie trochę mało intensywnie, uważam. No ale jednak postępują, więc mam nadzieję, że wykonawca, tak jak powiedziałem, że jeżeli uda mu się zrobić to wcześniej, to zrobi wcześniej. I na to liczę, chociaż to takie troszeczkę senne marzenie. Panie Michale, co dalej zamierzacie? Może by warto się było przyjrzeć bliżej umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą? Sposób płatności, jak wygląda? Na razie się skupiłem bardziej na dokumentach dotyczących samej zmiany organizacji ruchu, uwag, projektach, jak ten drugi mają wyglądać. Natomiast faktycznie może warto by się przyjrzeć tej umowie, dotrzeć do niej, przeczytać ją, zobaczyć, jakie są warunki, czy powiedzmy wykonawca ma warunki do tego, żeby przyspieszyć, na przykład poszukać jakiegoś rozwiązania w tamtej stronie. Zgadza się, należałoby to sprawdzić. Obawiam się, że jedyne działania, jakie pozostały, to niestety ludzie mogą wyjść, zacząć blokować budowę. Dlatego, że naprawdę już ludzie mają dosyć, mieszkańcy mają dosyć tego bałaganu, jaki powstał w tym przypadku. I że tak powiem, podpuszczenie przez kilku, nazwijmy to, bardziej nerwowych mieszkańców może się zacząć dziać źle dla wykonawcy, mogą być blokady. Nie chciałbym też, żeby do tego doszło. Chciałbym, żeby wykonawca razem z zarządcą, czyli zarządem dróg wojewódzkich, z Urzędem Marszałkowskim spróbowali poszukać rozwiązania tego problemu. Ułatwili to, na przykład
popchnęli do przodu pewne tematy, te, co są bardziej newralgiczne. Natomiast z ich strony nadal brak jakiejkolwiek chęci współpracy niestety. I to jest największy smutek tego wszystkiego. Może warto byłoby zaprosić w okolice mostu, panie Michale, marszałka województwa łódzkiego, dyrektora zarządu dróg wojewódzkich, tych wszystkich decydentów. Wydaje mi się, że byłby to dobry pomysł, kiedy marszałek przyjechałby na miejsce, zobaczył, jak sytuacja wygląda, poznałby jeden punkt, drugi punkt newralgiczny, może by zmienił zdanie, może by wpłynął na pana dyrektora, żeby szybciej pewne tematy ogarnął. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Pytanie, kto go ma zaprosić? Czy my mieszkańcy, czy może radni sejmiku wojewódzkiego, czy może służby miejskie, czy służby powiatowe? Kto to ma zrobić i kogo pan marszałek posłucha? No może radni sejmiku wojewódzkiego, radni miejscy, wszyscy mieszkańcy? Może wszyscy razem, żeby był większy wydźwięk. Będę nad tym pracował, poruszę temat. Może się uda pana marszałka zaprosić na krótkie odwiedziny i zapoznanie z tematem. My też przyjedziemy. I będziemy obserwować. Panie marszałku, w tym miejscu do pana się zwracamy. I tu nie z prośbą, to jest raczej pański obowiązek, żeby pan przyjechał w to miejsce, do tych dwóch dzielnic, przyjrzał się w sprawie i problemom mieszkańców tych dwóch dzielnic i proszę zabrać ze sobą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jak można pomóc mieszkańcom? My się będziemy przyglądać tej sprawie. Czego wam możemy jeszcze życzyć? Szczęśliwego zakończenia. Po prostu rozwiązania problemów, zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców. Nic więcej. To są w sumie najbardziej potrzebne, czyli te najbardziej przyziemne, to co ludzie potrzebują. Żyć normalnie. Kończąc, reasumując, epopei Droga 713 ciąg dalszy nastąpi. Dzisiaj dziękujemy za rozmowę. Naszym państwa gościem był radny Rady Miejskiej, pan Michał Kucharski. Dziękujemy pięknie. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia państwu. Do widzenia panie redaktorze.